Ja uważam, że cała scena polityczna, rządzący najwięcej mają winy, była, przyjmujemy, pomagamy, pomagać trzeba mądrze, bo jak się głupio pomaga, to samemu się straci to, co się ma. W związku z tym zboże z Ukrainy, jak przychodziło, dla mnie było bardzo przykre, jak powiedziano, że to zboże idzie do, znaczy, że idzie do Afryki, to jestem za, ale jak ktoś powiedziano, że tu się nie bada i idzie nie wiadomo co, no to jest skandal. To my jako cywilizowany świat europejski musimy się wstydzić, że w ogóle ktoś takie rzeczy opowiada. Natomiast jeżeli chodzi o ten rok będzie fatalny. Ja słuchałem pana prezesa Kaczyńskiego. Byłem u niego ministrem jako jedyny. Krótko, ale byłem. Wzięli mnie dlatego, żeby wygrać wybory, ale to już inna sprawa. Natomiast no nie można wyjść i opowiadać takie bzdury. No. Jakie 1400? Komu? Gdzie? Za co? Jaki dopłata do nawozów? Sprawdźcie. Ja prosiłem, żeby sprawdzili jedną rzecz. Oni nawet nie wiedzą, jak kształtują się ceny, jak kształtują się marże w zakładach tych azotowych, ich Anwilu. I kto kupuje ten nawóz? Czy no, nikt się nie pokusił? No więc jak można mówić o takich rzeczach bez kompletnej wiedzy? A poza tym no, rolników... Żeby to wiedzieć, to ja rzepak sprzedaję, zboże sprzedaję, mamy grupę producencką, wyjeżdża do portu, wiem jak oszukują, od lat próbujemy, ktoś powie, mogłeś to zrobić, no nie wszystko przez 3 miesiące, próbujemy, żeby było laboratorium niezależne przy załadunku statku, bo ktoś dzwoni do mnie i mówi, panie Wojciechu, pana pszenica jest, złą jakość ma. Ale mówi, jeżeli pan się zgodzi na obniżenie ceny od 100 zł na tonie, to przyjmiemy. A ja nie mam komu powiedzieć, żeby się odwołać, żeby ktoś niezależna firma zbadała. Więc nie, wracam do tego. Brak profesjonalizmu, brak wiedzy no, o rezerwach państwa. Myśmy się uczyli przez lata. Oczywiście dzisiaj młody działacz związkowy mówi, że niektórzy może my już do skasowania. Naprawdę długo, przepraszam, dotknąłem panią, długo musieliśmy się uczyć, żeby wiedzieć, jak funkcjonuje państwo. Z tych ministrów tylko się nie zgadzam z Markiem, z tym wejściem do Unii Europejskiej. To z tych ludzi, którzy jeszcze na scenie pozostali, to Sawicki tylko został.